Do Paryża pojechał z jedną walizką, bez pieniędzy, ale z biletem wstępu na Sorbonę. Chciał podszlifować język, zrobił wielką karierę muzyczną. Michał Kwiatkowski, w całej Francji znany jako Michał, właśnie wydał swoją trzecią płytę. Piotr Maślak. Dziś sam mówi, że żyje z pasji i wciąż czuje się, jakby miał kilka lat. Prawdziwe dziecko. Ma w sobie energię dziecka, choć bagaż doświadczeń dużo większy niż na to wygląda. Gdy miał 10 lat, zmarła mu mama. Ojciec pracował w Berlinie, wychowywała go babcia. Do Francji pojechał doszlifować język. Trafił do bardzo popularnego telewizyjnego show Star Academy. Zajął drugie miejsce i podbił serca setek tysięcy Francuzów. To są rzeczy bardzo osobiste, to co teraz piszę. Dziś może to wszystko wypowiedzieć przed publicznością i to jest właśnie super, to jest jego muzyka, to jest to. 2,5 godziny pociągiem, ale to nic, zanim jeździliśmy już dalej, byliśmy w Bordeaux. Jeździmy za nim wszędzie, jesteśmy wierni. Jest magiczny, bez dwóch zdań. I jest niezależny. Właśnie dlatego założył własną wytwórnię i sam wydał swoją najnowszą płytę. Jeżeli coś nie wyjdzie, to z mojej winy, a nie z czyjejś innej. Ale na razie wychodzi. A koncert w legendarnym paryskim klubie Divan du Monde to najlepszy dowód. Piotr Maślak, Polonia 24.